bezpieka i cały system podejmowały wielkie, skoncentrowane wysiłki po to, żeby łamać jednostki, łamać całe środowiska. A z drugiej strony, jeżeli w tych środowiskach pojawiły się osoby jednoznacznie sprzeciwiające się tym wysiłkom, to bardzo często ich bohaterstwo pozostawało nieznane. Bowiem był to pojedynek samotnego, odważnego człowieka z całą skoncentrowaną machiną państwa komunistycznego. On pojmował historię jako bardzo szeroki ciąg wydarzeń. Od lat 80. zaczął publikować teksty, najpierw źródła, później artykuły dotyczące najnowszej historii Polski. To zainteresowanie konspiracją wojenną i powojenną było też czymś, co pchało jego samego do działalności niepodległościowej, do zaangażowania w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, do konspirowania i zejścia do podziemia w czasie stanu wojennego. Uznawał, iż należy przywrócić pamięci tych, którzy przez komunistów z tej pamięci zostali wypchnięci. Należy przywrócić proporcje i należy przywrócić wiarę w to, że walka o niepodległość była tą najważniejszą wartością, jaką można było po wojnie wnieść. Ja pamiętam, że tą całą energię, z jaką działaliśmy i spotykaliśmy się na przykład w siedzibie NZS-u przy Gołębi, jak tworzyliśmy komisję kultury, sekcję kultury, to była działalność pełną parą. Potem nagle została przerwana przez rozpoczęcie stanu wojennego i właśnie Janusz Kurtyka przygotował tekst Roty Przysięgi, wzorowany na przysiędze żołnierzy Armii Krajowej z II wojny światowej i któregoś dnia właśnie dokonaliśmy takiego zaprzysiężenia. Od tego momentu stuprocentowe zaufanie mogliśmy działać razem, skoro się nawzajem zapewniliśmy o tym, że w obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej sobie przysięgamy wierność Ojczyźnie, że będziemy bronić jej honoru aż do ofiary życia. Czas końca lat 70. i lat 80. to był czas mojej młodości, kiedy włączyłem się w ruch, najpierw Niezależny Ruch Wydawniczy, a w latach 80. oczywiście Solidarność i Duszpasterstwo Ludzi Pracy w Nowych Uciemistrzejowicach. Przeżyłem to przede wszystkim jako czas również ogromnej solidarności międzyludzkiej. Wspólnym działaniem, wyraźnie tu podkreślam, wspólnym działaniem udało się obalić komunizm i że ci ludzie byli dla siebie braćmi autentycznie. Takiej solidarności, takiego braterstwa ja już później nigdy nie przeżyłem. W 2005 roku zdecydowałem się jednak wystąpić o akta jako pokrzywdzony. Zobaczyłem, że to nie są strzępki papieru, jak mówiła propaganda, tylko to jest kilkaset stron. I wtedy zrozumiałem, jak wielkim kłamstwem jest mówienie to, że to zostało zniszczone i to, że to nie ma większej wartości. Zająłem się tym, żeby pokazać, czym był Wydział IV Służby Bezpieczeństwa, a więc ten specjalny system, który niszczył Kościół katolicki. Nie mogę się zgodzić z tym, że moja książka Księża wobec bezpieki jest książką o agentach w sutannach. To jest książka pokazująca dziesiątki przeróżnych postaw. Po to, żeby właśnie młodzi księża zobaczyli, czym był system komunistyczny. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby się nie dać wciągnąć w taką zasadę, że można Panu Bogu świeczkę zapalić, a diabłu ogary.
Tu wszelkie takie kompromisy kończą się bardzo źle. Istotą człowieczeństwa jest to, że planując przyszłość, winniśmy pamiętać o przeszłości. Bardzo ładnie to powiedział papież Jan Paweł II w Bydgoszczy w 1999 roku. Powiedział, że obowiązkiem chrześcijanina jest pamiętać o przeszłości, zwłaszcza o tej trudnej przeszłości. Pięćdziesiąt lat mojego życia poświęcałem pracy naukowej nad prawem morskim i ubezpieczeniowym, głównie nad prawem morskim. Natomiast w pewnych wolnych chwilach zajmowałem się istotnie prawda, tą przeszłością, no przede wszystkim jednak przeszłością wojenną, trochę moją, no trochę przeszłością ludzi, z którymi byłem związany w tym czasie. To wszystko było ciągle na marginesie, przedtem na marginesie mojej pracy ciągle raczej naukowej. Natomiast wtedy, kiedy zaczynałem już, że tak powiem, odchodzić od tej pracy naukowej, powoli, oczywiście stopniowo to robiłem, to zaczynałem znowu wracać, prawda, myślą do tego, co przeżyłem w czasie wojny, co przeżyli inni ludzie mnie bliscy, co się z nimi stało. Zwłaszcza chodziło o tych ludzi z Winu, prawda, z którym byłem bardzo blisko związany, których blisko znałem wcześniej. No pomyślałem sobie, że ja muszę coś na ten temat napisać. Zacząłem sięgać do tych moich notatek. No i z tego się zrodziły, że ja powiem, kolejno, prawda, te trzy książki, które poświęciłem, prawda, zagadnieniom historycznym, ale głównie oczywiście opierałem się na tym, co ja sam przeżyłem i co zdążyłem zapamiętać. Szereg ludzi, co ciekawe, nie występując nawet publicznie, prawda, się ciągle postacią Łukasza Cieplińskiego interesuje. Ja próbowałem w tej mojej ostatniej książce jego postać porównać do postaci Romualda Trauguta. Jest bardzo dużo jakichś takich zbieżności między tymi postaciami, no i tragiczne zakończenie, prawda. Niesłychanie trudna działalność, właściwie beznadziejna, której się podejmował pod końcem swojego życia. A więc ta kwestia jego, prawda, oceny, jego charakteru, to fascynujące. Fascynujące rzeczywiście dużo ludzi i to powinno być bardziej wyeksponowane. Jego, że tak powiem, jedno z główniejszych bohaterów tego okresu. Katyń, ja myślę, że dla wszystkich Polaków był wyzwaniem, nie tylko dla mnie. Wykraczał poza ramy rodzinne. Był takim wydarzeniem, które dotykało całego narodu. A poza tym to kłamstwo wokół Katynia, to milczenie narzucone przez Moskwę, no, zmuszało nas do jakiejś odwagi, do działań. W końcu lat 70. Stefan założył Komitet Katyński, który miał jeden zasadniczy cel – odkłamanie, uświadomienie społeczeństwu polskiemu, a także Europie i światu, czym była zbrodnia katyńska. Postanowiliśmy to odkłamywanie historii rozpocząć w spektakularny sposób. Postanowiliśmy na Powązkach wojskowych postawić pomnik pomordowanym oficerom.
Katyń nie jest zwyczajną sprawą. Jest wciąż, moim zdaniem, nadzorowany do dnia dzisiejszego i dziś rzecz polega na opóźnianiu, na dyskredytowaniu Polski w tej chwili. Dawniej dyskredytowało się ludzi konkretnych, a dziś się dyskredytuje kraj. Mówi się, że to Polacy wymordowali jeńców bolszewickich w 20 roku, że to Polacy dopuszczali się przestępstw, że żądamy jakiejś rekompensaty za coś, co się nigdy nie wydarzyło. Do hańbiących wyczynów Federacji Rosyjskiej należy fakt nieprzekazania czy nieujawnienia treści umorzenia. Śledztwa, które trwało 14 lat. Rosja nie zdobyła się na znalezienie chociażby jednego winnego. Nie rozliczyła się z tą zbrodniczą przeszłością imperium, po którym dziedziczy. W 1993 roku, kiedy Jelcyn już wcześniej przekazał ten dokument, minister sprawiedliwości potraktował to jako doniesienie o ludobójstwie i wszczął polskie śledztwo. Ale niestety, tu w naszym kraju mówiono, po co polskie śledztwo, skoro rosyjskie jest na ukończeniu, za 3-4 miesiące będzie koniec. Winni zostaną oskarżeni, osądzeni, a dokumentacja przekazana. Nic takiego się nie wydarzyło. Nie wszystko zostało w tej sprawie zrobione. Zrobiono część, ale reszta pozostaje do wykonania. Czeka na ujawnienie. Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej powstał w 1989 roku w celu gromadzenia i udostępniania źródeł, tworzenia dogodnych warunków do badań i publikacji ujawniających prawdę o zbrodni katyńskiej. W Radzie Honorowej Komitetu znaleźli się Gustaw Herling-Grudziński, Józef Czapski, ksiądz Zdzisław Peszkowski oraz Janusz Zawodny. Duszą przedsięwzięcia do niedawna była Bożena Łojek, pełniąca funkcję prezesa powołanej nieco później Polskiej Fundacji Katyńskiej, wspierającej finansowo działania komitetu. U Bożeny Łojek w mieszkaniu było zebranie i utworzyliśmy Fundację Katyńską. To był bodajże 90 rok albo 91. Pamiętam, że każdy się wkład dał. Ja miałem $50. Wtedy było dużo, teraz to jest, i dałem te $50 wkładu. To był zamknięty komitet dla ludzi, którzy już coś zrobili w sprawie Katynia. Komitet ogłosił dziesiątki publikacji, apeli, odezw, listów otwartych do władz Polski i Rosji, domagając się ujawnienia całej prawdy o zbrodni katyńskiej. Uczestniczył w budowie cmentarzy katyńskich, pomników oraz tworzeniu Muzeum Katyńskiego. Komitet jest profesjonalną częścią całego tego ruchu pamięci o Katyniu. To są najbardziej profesjonalni historycy, naukowcy, którzy piszą, wydają, drukują. No i jest to potrzeba, bo sprawa zbrodni katyńskiej i otoczki tej zbrodni historii, syndromu tej zbrodni, to ma jeszcze masę nieodkrytych spraw. Thank you.
beatyfikacja sługi Bożego księdza Jerzego Popiełuszki jakby na nowo ukazała nam kapłana, który swoim życiem, swoim nauczaniem, głosząc Ewangelię, był dla nas ostoją, wlewał w nasze serca nadzieję. Był świadkiem Bożej miłości. Był kapłanem, który jednoczył ludzi z Bogiem, ale także jednoczył ludzi ze sobą. Chcieliśmy, żeby poprzez to muzeum ludzie, będąc w nim, jakby dotykali księdza Jerzego, jego życia, jego nauczania, jego męczeńskiej śmierci. Jestem głęboko przekonany, że wszyscy, którzy zwiedzają, nawiedzają to nasze muzeum, dotykają, ja bym powiedział, misterium księdza Jerzego, misterium jego krzyża, jego cierpienia, ale też misterium jego dobra, jego szlachetności, jego uczciwości, jego pięknego życia dla Boga i drugiego człowieka. Tutaj był bardzo duży ruch pielgrzymkowy. Ówczesny proboszcz tej parafii, ksiądz Teofil Bogucki, zorganizował kościelną służbę informacyjną, której zadaniem było właśnie zbieranie dokumentów, żeby udowodnić kult prywatny księdza Jerzego. Przesłanie księdza Jerzego, ponieważ jest to głoszeniem Ewangelii, jest ponadczasowe. Mottem życia księdza Jerzego były słowa: zło dobrem zwyciężaj. On uczył odróżnienia dobra od zła. Mówił bardzo często i dużo o prawdzie. Mówił nam o wolności i wzywał, byśmy byli wolni.